Szczęść Boże w drugą niedzielę Wielkiego Postu. U nas jest początek marca, więc nie jest to czas na namioty. Jest zimno, nie chce się nic, jednak trzeba się ruszać zgodnie z tym, co pragnie Jezus. On w tej przytoczonej dziś Ewangelii zabrał ze sobą trzech uczniów, nie na biwak, ale właśnie po to, by zachęcić ich do dalszej drogi. Również nas zaprasza do działania. Ich wejście było na górę niemałym wysiłkiem. Stanięcie wobec Jezusa, Mojżesza i Eliasza było zaszczytem. Usłyszenie głosu Ojca było wyróżnieniem. Ale na dole czekają ludzie, którzy muszą usłyszeć Ewangelię. Namiot jest oznaką zatrzymania, chwili odpoczynku i on nie mówi o stałym pobycie, tak jak i nasze życie nie mówi o wieczności na ziemi. Chciał, nie chciał, cały czas jesteśmy w drodze. Choć są ci, co budują namioty piękne, murowane, modne, wygodne, luksusowe wręcz. Co z tego, jak przyjdzie dzień, kiedy to wszystko trzeba będzie zostawić i stanąć przed Bogiem? Czy wtedy nasza twarz będzie podobna do tej Jezusowej, rozpromienionej, czy raczej przybierze smutny wyraz, bo gdzie indziej złożyliśmy naszą nadzieję? Tabor jest miejscem, na które jesteśmy zaproszeni w tę niedzielę, by wejść w nie z nastawieniem ascezy. Papież Franciszek napisał na podstawie tej Ewangelii orędzie na Wielki Post. I pisze w nim tak. Asceza wielkopostna to usiłowanie zawsze ożywiane łaską, do przezwyciężania naszego braku wiary i oporów, żeby pójść za Jezusem drogą krzyżową. To wszystko jest potrzebne, by pogłębić naszą znajomość nauczyciela, by móc w pełni zrozumieć i przyjąć tajemnicę boskiego zbawienia, które możemy zrealizować tylko i wyłącznie poprzez całkowity dar z siebie, z miłości. Takie postępowanie wymaga przewodnika, który będzie nas prowadził, a jest nim Jezus. On zabrał ze sobą trzech uczniów, a nie tylko Piotra, bo Kościół jest wspólnotą. Naszą wiarę, choć doświadczamy jej indywidualnie, przeżywamy wspólnotowo. Na górze Tabor w obecności Jezusa przemienionego uczniowie przeżywają radość, bo zostają zanurzeni w światło, które jest obrazem miłości. Ale niedługo, gdy Jezus znajdzie się w udręce przed męką, w Ogrodzie Oliwnym, ci sami uczniowie będą zgorszeni, będą znudzeni i popadną w sen. Chwilę później ten, który dziś wyrywał się do stawiania namiotów, powie o Jezusie, że go nie zna, a reszta ucieknie. Pięknie jest patrzeć na Jezusa pełnego blasku, bo to dodaje powagi. Ale jak szybko zmienia się w człowieku nastawienie, bo widok Jezusa umęczonego był przerażający, bo nie odpowiadał ich własnym oczekiwaniom. To pokazuje, jak wygląda nasze życie, w którym naprzemiennie wchodzimy na Tabor i doświadczamy Getsemanii albo Golgoty. Wybierając drogę z Jezusem, musimy się na to zgodzić. I w tej zgodzie nie ma nic gorszącego, bo to jest nam wszystkim potrzebne. Góra przemienienia daje nam chwilę oddechu, uspokojenia i nabrania sił, by zmierzyć się z tym, co na dole, gdzie wszystko się wali, wielu rzeczy brakuje, a do tego pojawia się zniechęcenie, pustka czy bezsens. Nie obce nam są słowa Jezusa. Jeśli kto chce pójść za mną, niech weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje. Warto więc pomyśleć, których gór jest u mnie więcej. Tych, gdzie ładuję swoje wewnętrzne akumulatory duchowe, czy tych, gdzie ostatkiem sił chciałbym dać z siebie wszystko, albo wszystko rzucić. Może być w nas pokusa, żeby Pana Boga zamknąć w namiocie swoich własnych ograniczeń i oczekiwań. A gdy one się nie spełniają, poczuć zawód. Tylu ludzi właśnie odchodzi zawiedzionych od Kościoła, bo nie potrafili dopasować się do Boga, ale to Jego chcieli nabić do swoich wymagań. I to oni dziś mówią, nie znam tego człowieka. Chrystus mówi, wstańcie, nie lękajcie się. Jakby wołał do nas, byśmy nie bali się iść do przodu, nie oglądali się wstecz, ale by odważnie ruszać przed siebie. Zachęca nas, by poszerzać swoje horyzonty i ogarniać wolą i umysłem to, co widzimy, słyszymy i dotykamy. To, czego doświadczamy. Zachęca nas, by wychodzić poza swoje granice widzenia. Widok z góry to wszystko ułatwia, a spojrzenie w dół sprawia, że dostrzegamy, jak wygląda kolejny etap naszej drogi. Przyglądając się dziś Jezusowi przemienionemu, dociera do nas, że każdy czas jest dobry na naszą przemianę. Przecież nasze życie jest tego warte. Aby każdy dzień potrafił nas cieszyć tym, że go otrzymaliśmy w darze. Z takim nastawieniem nasze pojawienie się wśród ludzi wpływa na nich pozytywnie.
Taka jest misja Kościoła, byśmy przemieniali świat. Widok promieniającej twarzy Jezusa wywołuje reakcję niecodzienną. Radość sprawia, że chcemy trwać przed tym widokiem, kontemplować go. Nie chce się go przerywać, bo jest to widok czystej miłości. I tak trzeba nam zejść z góry. A mając przed oczyma ten wspomniany widok, uczyć się dostrzegać ludzi. Dokładnie tak, jak pisze papież. Wskazanie na ten wielki post. Nie chronić się w religijności składającej się z nadzwyczajnych wydarzeń, sugestywnych doświadczeń, w obawie przed stawianiem czoła rzeczywistości i z jej codziennymi zmaganiami, jej trudnościami i sprzecznościami. Światło, które Jezus ukazuje uczniom, jest przedsmakiem chwały paschalnej i ku niej trzeba zmierzać, idąc za Nim samym. Więc nie pozostaje nam nic innego, jak wstać z kolan, przestać się lękać i zacząć działać, by być budowniczymi przemiany Kościoła w naszym zwyczajnym życiu. Do zobaczenia z Panem Bogiem.